Witam, proszę Państwa, bardzo serdecznie na Kuba Naprawia. Dzisiaj, proszę Państwa, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia zbudujemy elektroniczną LED-ową choinkę. Proszę Państwa, nawet początkowującemu elektronikowi nie powinna ta choinka sprawić żadnych problemów wielkich. A co nam będzie potrzebne? Będzie nam, proszę Państwa, potrzebny kawałek płytki wycięty w trójkąt, żeby było to jako choinka. Będzie nam potrzebny koszyczek na baterię. Nasze świecidełko będzie można zasilić albo trzema bateriami AA, albo baterią 9V, albo zasilaczem do 9V. Będzie nam potrzebny multiwibrator astabilny. Jak wykonać taki multiwibrator pokazywałem na filmie i bardzo gorąco zapraszam do obejrzenia. Będzie nam potrzebne jeszcze baterie, to już mówiłem, ale będą nam potrzebne jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć diod. Gdzie jest ta szósta? O, jest. Sześć diod LED. 3V, może go być różne kolory. I jeżeli ktoś ma diodę jeszcze niskonapięciową, to żeby nie spalić, to dajemy oporniki. Proszę Państwa, od czego zaczniemy? Naszą zabawę zaczniemy od pokolorowania naszej choinki na zielono. Co do narzędzi, zaraz powiem, co będzie potrzebne. Muszę wziąć zielony marker. I tak, pomalujemy sobie stronę, gdzie będą diody, na zielono. Kiedy, proszę Państwa, nasza choinka jest już wysuszona, teraz należy umieścić diody właśnie w tej choince, w tej płycie. Wkładamy, najlepiej mieć właśnie płytkę uniwersalną, w tym wypadku wkładamy diody. Dobra, teraz patrzymy, gdzie jest plus, gdzie minus. Zawsze, proszę Państwa, trochę teorii. Większa blaszka w diodzie, są dwie, większa blaszka oznacza minus, mniejsza oznacza plus. I tak będziemy się właśnie wzorować. Minus jest z tej strony. Czyli wkładamy kolejną. O, i z drugiej strony sobie możemy zakręcić z tym minusem. Plusik zostawiamy. O, i żeby teraz już nie tracić ani chwili czasu, to sobie to podlutujemy, żeby się już też trzymało. Może ja włączę dodatkowe oświetlenie w kamerze, będzie widać. O, bierzemy lutownicę i przy pomocy lutownicy sobie podlutowujemy nasze diody. Raz. Dwa, dobra, jedną mamy, teraz tą drugą sobie podlutujemy. I tą tutaj, o, łączymy. Mamy połączoną kolejną, teraz sobie bierzemy
kolejną wiodę, żeby było 3 na 3, bo łączymy to takim sposobem, ja tu pokażę, o, równoległym, i żeby było po prostu 3 na 3 do każdego obwodu naszego multivibratora. Tak. Minusik znowu szukamy. Dobra, mamy polutowane i teraz trzeba, proszę Państwa, plus połączyć z plusami. Wykorzystamy do tego kawałek drutu. Tutaj ten z tym. Wykorzystamy kawałek drutu, który mamy zrobiony z plecionki. Plecionkę trzeba zrewrzyć. O. Dobrze. I dobra. To mamy połączony, proszę Państwa, plus z plusem, minus z minusem pierwszego obwodu. To teraz przydałoby się zapisać, gdzie jest plus, gdzie minus. To sobie też przy pomocy markera zaznaczymy. Plus mamy tu, minus mamy tu. Dobra. Mam oznaczone, proszę Państwa, gdzie plus, gdzie minus. To teraz robimy sobie teraz drugi obwód. Tak samo wpinamy diody i lutujemy po kolei. Proszę Państwa, choinkę mam już zlutowaną. Tutaj do tej małej diody dałem rezystor kilkuohmowy, żeby się nie spaliła. O, pozaznaczałem sobie obwody, czyli trzy diody to jest jeden obwód. Tak, czyli mamy dwa obwody. To teraz sobie podlutujemy do nich przewodziki, które podłączymy potem do tego naszego migacza. Klej już się rozgrzewa. I jedziemy, proszę Państwa, z lutowaniem w dalszym ciągu. Mianowicie najpierw sobie kończymy kabelki. Dobrze. Teraz sobie je ładnie, proszę Państwa, obrobimy i podlutujemy do pierwszego obwodu choinki, żeby było widać. Tu gdzieś po, o, tu położę. Będzie świetnie, tak? I do pierwszy obwód to zrobimy ten, czyli to idzie tu, raz, dobra, plus, teraz jedzie minus, czyli kolejny drucik, muszę najpierw, proszę Państwa, zadrzeć izolację. Tak, i gdzie jest plus tego obwodu? Podlutowany. To teraz bierzemy żółte i żółtymi się zajmujemy drucikami.
mamy, proszę Państwa, podlutowane. To teraz bierzemy sobie nasz koszyczek na baterię i musimy to wszystko jakoś rozplanować. Zrobimy to na odwrocie. O, już leci klej. Dobrze, zaraz będzie potrzebny. Naszą choinkę postawimy chyba tak, tutaj, gdzie jest takie puste pole, to tak ją zrobimy, więc trzeba posmarować ją klejem. I już ją, proszę Państwa, wklejamy szybko, żeby nie zaschło. Przyczepiamy naszą choinkę, tak żeby było. Naciskamy naszą choinkę, jeszcze możemy ją tu trochę zalać tym klejem od drugiej strony. Dociskając. Chwilę poczekamy. Dobra, i z drugiej strony też będzie choinka przyklejona na klej na gorąco. Dobra. Dociśniemy na chwilę. O, mamy już bazę choinki przyczepioną. To teraz sobie, proszę Państwa, zajmiemy się naszym migaczem. A mianowicie tak. Weźmiemy sobie, odkręcimy kabelki, póki to schnie zasilania. Wcześniej oznaczymy, gdzie jest minus. Tu jest plus, to możemy sobie plus oznaczyć. Zaznaczyłem. Odkręcamy kabelki zasilania, które już wcześniej dołączyliśmy. Bierzemy naszą choinkę. Jak to będzie szło? Tak to będzie szło. Smarujemy, proszę Państwa, klejem na gorąco naszą płytkę migacza. No, nasz koszyczek ma baterię. Tak, w miarę szybko, bo to ten klej lubi szybko zasychać. Ciach, przyklejamy płytkę elektroniczną. No, nie możecie widać, bo to widać bardzo dobrze. Tak, tu możemy jeszcze kapnąć tego kleju trochę. Dobra, i teraz kiedy już nam to trochę zaschnie, to możemy zabierać się za podłączenie elektroniki. Podłączamy naszą choinkę pod przewody lutowane i nasze zasilanie. Zaraz pokażę, jak to tutaj sobie zrobimy. Pierwsze co, to podłączymy sobie zasilanie. Najpierw szybko podsunujemy kabelek. O. Dobra, i teraz tak, wkładamy plus do plusa.
Zakręcamy śrubokrętem. Jeżeli mamy takie gniazdko, gniazdko takie bardzo ułatwia. Minus do minusa, minus przykręcamy. I teraz, proszę Państwa, śmiało możemy przystąpić do lutowania obwodów. Czyli tak, pierwszy jest minus. Czyli sobie trochę utniemy nadmiar tego kabla. Dobra, raz. Tu sobie go podłączamy do drutów, które wcześniej podlutowałem do naszego migacza. Tak. Oczywiście tutaj, jak widać, są kondensatory i w zależności od pojemności możemy podkładać tak, żeby nasza choinka migała wolniej albo szybciej. To już rzecz gustu. Tutaj lutujemy kolejne przewody, których usuwamy wcześniej nadmiar. Tak. Hop, dobra, podlutowany. I teraz zostaje nam drugi obwód. To wyciągniemy drucik. Proszę Państwa, choinkę mamy gotową. Tak się prezentuje. Ja trochę się pomęczyłem z podlutowywaniem przewodów, bo druty były za krótkie, ale się udało w końcu. Choinkę mamy tak. Można sobie tu jeszcze jakieś pudełko zrobić, coś. I teraz tak, wkładamy baterię. Zobaczymy, jak ona zadziała w ogóle. Wkładamy trzy baterie. Ciach, ciach. I sprawdzamy. No. Proszę bardzo. Proszę Państwa, świeci się nasza choineczka. W sam raz na świąteczny stół. Jak nie na stół, to na jakąś komodę, żeby przyzdobić. Bardzo ładnie wygląda od zewnątrz. Bardzo ładnie mruga. Tutaj jeszcze można przy pomocy tych kondensatorów wysterować tym mruganiem częstotliwością, czy będzie rzadziej, czy będzie częściej. I to by było, proszę Państwa, na tyle. Bardzo dziękuję serdecznie. Życzę zdrowych, pogodnych, wesołych świąt i zapraszam na kolejne moje elektroniczne odcinki.